radio krakow A w studiu Radia Kraków gość, pan Janusz Osman z Koła Miłośników Krakowskiej Komunikacji Miejskiej. Dzień witam dobry, dzień witam dobry. Też. No to porozmawiamy sobie o tym gulaszu po węgiersku, jeśli tak można określić technologię, która sprawia, że szyny nam się wybrzuszają. To z Węgier przywędrowało, tak? No technologia nazywa się technologią węgierską, jest to technologia płyty monolitycznej, w której umieszcza się szyny po to, żeby w razie potrzeby nie wymieniać całego podłoża, tylko żeby wymieniać szyny, które są już zużyte. Na torowisku tramwajowym. No jak słyszymy, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, bo, mm. bo, bo intencje zapewne były szczere inżynierów, którzy to projektowali, no ale rzeczywistość okazała się bardzo niedoskonała. No kiedyś technologia znakomita. W Krakowie to bodajże w latach 80. wchodziła ulica Kalwaryjska po raz pierwszy, później kolejne ulice były tą technologią robione, no, a w tej chwili po latach chyba zaniedbań, tak by trzeba było powiedzieć, to torowisko nie spełnia swoich parametrów. No i biorąc pod uwagę nasze. Iście afrykańskie temperatury powoduje to, że szyny sobie wyskakują do góry. No tak, tylko że te afrykańskie temperatury zdarzają się od wielu lat, raz na jakiś czas. Natomiast to ostatnio przeżywamy, nie wiem, w zeszłym roku, dwa lata temu, w tym roku już też no, wysyp tych, tych wybrzuszeń. No wczoraj podobno hat-trick był, czyli trzy razy szyny wybruszały się do góry. Proszę bardzo. No po prostu szyna jak się rozgrzewa pod wpływem ciepła, no powoduje to rozszerzanie materiał, powoduje, że szyna musi mieć ujście. Jeżeli... Nie ma gdzie, to ucieka do góry. Szyna powinna być w tym, tym rowku, powinna być odpowiednio przytwierdzona. W momencie, jak się torowisko wykonuje, to tam oprócz tego, że szyna się układa w odpowiednich rowkach, to jeszcze się daje podkładki, które powodują usztywnienie szyny i które mhm. powodują, że ta szyna no, powinna przytrzymać też upały, żeby nie wyskakiwać. Czyli co, fuszerka po prostu budowana, tak? Czy to sama na, technologia jest błędna? To znaczy może fuszerka nie, bo to było na pewno bardzo dobrze zrobione i na czasy poprzednie, poprzednie lata było to bardzo dobrze wykonane. Tyle, tylko że technologia już troszeczkę się. Zużyła, natomiast przede wszystkim zużyły się rowki i to, to, co w tych szynach, no nie w szynach, tylko w rowkach to, co było. Mhm, czyli to po prostu zaniedbanie, za, za późno zabrano się z za remont tego torowiska. Yy, to znaczy, no w ogóle te torowiska, tu jak pamiętam, ulica Basztowa to bodajże początek lat 90., kiedy to było robione, no więc mamy 25 lat temu, tramwaje jeżdżą non-stop. No, należałoby to wcześniej powymieniać. No, miasto zawsze tłumaczy się, że brak jest pieniędzy na konserwację torowisk. Fachowcy naprawiają ten problem doraźnie, przecinając taką szynę, wkładając ją z powrotem do torowiska i potem spawając, prawda? Mm. No tak, tylko no Natomiast to jest... ja ro, jak rozumiem, to jest prowizorka, bo takie kompleksowe rozwiązanie problemu, no to wymiana szyn na nowy re, kompleksowy remont torowiska. No tak, to jest racja. Natomiast no, całe szczęście, że w tym roku wreszcie te remonty torowisk ruszyły. Zaczęliśmy od podwala, gdzie w zasadzie szyny były poniżej powierzchni yy, ulicy, co groziło wykolejeniem tramwajów. Później ma być ulica Dunajewskiego i fragment Basztowej, no i ten ostatni kawałek Basztowej. Prawdopodobnie w roku przyszłym. Tak, te torowiska wymagają kompleksowego remontu. Tutaj doraźne naprawianie się na nic nie, nie zda, a przynajmniej nie na, nie na dłuższy okres czasu. Chyba, chyba że uznamy wybrzuszenie za atrakcję turystyczną, ale może lepiej nie. No, chyba, że tak. No, atrakcją turystyczną niewątpliwie są polewaczki, które jeżdżą po szynach. To jest chyba krakowski patent na utrzymanie szyn w odpowiednim stanie. Mam wrażenie, że tego typu awarie, ale nie tylko wybruszenia szyn, ale w ogóle awarie tramwajów pokazują czy też obnażają taką generalną słabość systemu poruszania się po mieście tramwajem, to znaczy, że jeżeli gdzieś dojdzie do jakiejś awarii no to siada połowa miasta w tym momencie, tak? Albo duża, duża jego część, bo tramwaj blokuje przejazd następnych wozów i, i to jest, następuje efekt domina po prostu. Na pewno sieć tramwajowa w Krakowie, która pozostała z poprzednich lat, była no taka, że po prostu poszczególne ciągi tramwajowe były dosyć długie i nie miały poprzecznych połączeń. Coś zaczyna się dziać w tym względzie w tej chwili, no ale przykładowo w tej chwili, kiedy mamy remont ulicy Podwale, a wystarczy, że szyna wyskoczy na Dunajeskiego, a taką ma ochotę, no to w w tym momencie pół Krakowa, bronowice, bronowice małe, są odcięte mhm. praktycznie od świata. Autobusów się w takim krótkim czasie, i w takiej dości nie zapewni, bo i nie ma skąd nawet. No tak, a tak samo jak wczoraj, prawda tramwaj miał uszkodzony pantograf na ulicy, na ulicy, no, w stronę Nowej Huty, tak i tam też. E, tak, no te awarie pantografów to chyba dwa albo trzy w ostatnim czasie były. No. No to już niestety, to już jest mm -hmm. pech po prostu, bo myślę, że kwestia uszkodzenia pantografu, no to już nie należy liczyć z tym, że to jest zaniedbanie. Tutaj się ujawniają zalety autobusów, bo jeżeli autobus się zepsuje, to zawsze go można ominąć, prawda? Natomiast tramwaj blokuje pół miasta. No tak, koż tak. że autobus się zepsuje, autobus stanie w korku, tramwaj się zepsuje staje pół miasta, ale jak już jedzie, to już można dojechać. I tutaj moglibyśmy prawem. się przepychać na argumenty, co jest lepsze, sieć autobusowa, czy sieć tramwajowa? Czy można rozstrzygnąć w ogóle ten dylemat? Yy, na, znaczy powinna być, sieć miejska powinna być oparta o komunikację tramwajową i główne linie autobusowe, a resztę powinny być linie, które uzupełniają tą komunikację tramwajową. Komunikacja autobusowa na pewno ma negatywne yy, odczucie ludzi, którzy stoją w korkach. To na pewno. Tramwaje w jakiś sposób suną po ulicach krakowskich, no pod warunkiem, że nie dojdzie do wybruszenia albo innej awarii, a te się zdarzają bardzo często. A spytam z czystej ciekawości i czysto teoretycznie, a może połączyć zalety jednego i drugiego i wprowadzić komunikację trolejbusową? No ja myślę, że na to Krakowa w tej chwili nie stać, żeby tak było. Myślę, że dobra komunikacja tramwajowa powinna stanowić jednak szkielet komunikacji krakowskiej. Janusz osman miłośników krakowskiej komunikacji miejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.